Szanowni Państwo, bezrobocie wśród młodych ludzi w Polsce sięga już prawie 30%. Jest to przede wszystkim wynik błędnej polityki dotyczącej młodych, a właściwie jej całkowitego braku. Dlatego jako członkowie Ruchu Młodych postanowiliśmy zaprotestować przeciwko takiemu stanowi rzeczy. Sprzeciwiamy się neoliberalnej polityce rządu Donalda Tuska, która w rzeczywistości pokazuje, iż obecny rząd nie ma realnego pomysłu na to, by młodzi ludzie w Polsce mogli żyć na poziomie europejskim i przestać mieć kompleksy wobec swoich rówieśników z Zachodu. Ruch Młodych jest dziś jedyną młodzieżówką, która traktuje młodych ludzi na serio i zwraca uwagę na problemy, które są realne i dotykają ich w sposób brutalny. W związku z tym, że Platforma Obywatelska nie ma żadnej konstruktywnej wizji, a jej największym obecnym problemem jest Jarosław Gowin, postanowiliśmy wyjść na ulicę i stanąć tam, gdzie rodzą się tragedie wielu milionów młodych ludzi. 23 marca na Kongresie Młodych w Warszawie przedstawimy realną alternatywę. Do czego doprowadził rząd Donalda Tuska? Przede wszystkim do gigantycznego bezrobocia wśród młodych, wynikającego m.in. z przestarzałej i nieefektywnej edukacji, która poprzez zoptymalizowany charakter odtwarza nierówności społeczne. Dzisiejsza szkoła jest miejscem, gdzie komfortowo może czuć się jedynie biały, heteroseksualny chłopiec pochodzący z miasta, z katolickiej rodziny o dobrym, o wysokim statusie finansowym. Nie ma pomysłu na to, jak zwiększyć dostępność edukacji na wyrównanym poziomie dla dzieci niepełnosprawnych, pochodzących z obszarów wiejskich oraz ubogich rodzin, których nie stać na opłacenie drugiego kierunku studiów. Żyjemy w kraju, w którym zagrożenie ubóstwem dzieci poniżej 17 roku życia wynosi aż 29%, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej to zaledwie 19%. Nie zgadzamy się na bierność rządu, który dopuszcza do 27% bezrobocia wśród młodych ludzi oraz do tego, że 85% osób do 24 roku życia pracuje na umowach czasowych. Rząd woli budować stadiony i organizować igrzyska, aniżeli zlikwidować deficyt mieszkań, który obecnie wynosi już prawie 1,5 miliona. Skutkiem tego są przede wszystkim silne opóźnienie procesu usamodzielnienia się, rosnące zadłużenie oraz spadek jakości życia. Dzisiaj w miastach w całej Polsce młodzi ludzie protestują przeciwko takiej polityce. Całościowy program Ruchu Młodych zostanie przedstawiony 23 marca na Ogólnopolskim Kongresie Ruchu Młodych w Warszawie. Będzie to krok w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do zaspokajania potrzeb osób młodych, ale także do pobudzania przedsiębiorczości. Wręczymy dzisiaj urzędnikom w Wojewódzkim Urzędzie Pracy tą oto mapę, na której poprosimy ich, żeby zaznaczyli miejsca, w których młodzi ludzie mogą w Małopolsce dostać pracę. Wysłaliśmy także zapytanie, jakie działania podjęli, aby zapobiegać bezrobociu wśród młodych ludzi. Nasza akcja ma zwrócić uwagę na to, że młodzi ludzie mają przede wszystkim problemy finansowe związane z bezrobociem. Na atrapach puszek, z którymi dzisiaj protestujemy, wypisaliśmy hasła takie jak zbieram na ZUS, zbieram na mieszkanie, zbieram na ratę kredytu. Liczymy na to, że poprzez naszą akcję urzędnicy zwrócą uwagę na problemy wśród młodych ludzi. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, do widzenia. Do widzenia.